Podobną miarą człowieczeństwa jest to, jak traktujemy innych ludzi i czy jesteśmy w stanie im pomagać. No i będziemy mieli okazję sprawdzić się w tej roli, bo już 19 listopada odbywa się Światowy Dzień Ubogich. Ale my już teraz rozpoczęliśmy akcję pomocową dla osób biednych, potrzebujących tej pomocy, bo zima już tuż, tuż. Zbieramy rękawiczki, szukamy wolontariuszy. Proszę nam powiedzieć, co się teraz dzieje, jak możemy pomóc innym. Przygotowujemy się jako miasto tak naprawdę do dwóch wydarzeń. Pierwsze to jest akcja zima, czyli wsparcie ubogich i osób w kryzysie bezdomności w okresie zimowym. Druga akcja, którą robimy już od kilku lat razem z Domem Nadziei funkcjonującym w Opolu, to jest Światowy Dzień Ubogich. Tak jak pani powiedziała, 19 listopada obchodzimy Światowy Dzień Ubogich i już dzisiaj zachęcamy mieszkańców naszego miasta do wsparcia tej imprezy. Przede wszystkim potrzebne są osobom ubogim i osobom w kryzysie bezdomności rękawiczki. Więc jeżeli Państwo macie ochotę wesprzeć naszą akcję, to zachęcamy do przynoszenia do naszych miejskich instytucji przede wszystkim, ale też w szkołach, myślę, będziemy zbierać rękawiczki. To jest taki moment, kiedy raz w roku wszyscy możemy pomóc i podzielić się ciepłem z osobami tego potrzebującymi. Jakie to mają być rękawiczki? Rozumiem, że dobrze by było, żeby byśmy się wykazali, drodzy Państwo, i kupili albo tanie rękawiczki, albo przynieśli swoje używane, ale nie w stanie takim, że nadają się tylko do kosza na śmieci. Czy są jakieś, że tak powiem, zasady co do tego, i co mamy, jakie i gdzie przynosić i jakie to mają być rękawiczki? Bardzo zależy nam na tym, żeby to były rękawiczki, że tak powiem, niezużyte. Więc to mogą być kupione rękawiczki, to mogą być używane, to mogą być zrobione przez Państwa rękawiczki. Wiem, że nasze seniorki już pracują na drutach, dziergają rękawiczki dla osób potrzebujących. Także każda forma wsparcia będzie oczywiście mile widziana. No i jeszcze drugi temat, czyli szukamy wolontariuszy do... Do rozdawania posiłków w Światowy Dzień Ubogich. Zachęcamy Państwa, żeby 19 listopada pomóc nam. Jak co roku ci wolontariusze potrzebni nam są do rozdawania przede wszystkim posiłków. Spodziewamy się około 500 osób ubogich. Tego jedzenia przygotowujemy bardzo dużo, więc każde ręce do pracy są oczywiście mile widziane. A gdzie taka osoba chętna do pomocy jako wolontariusz ma się zgłosić? Przede wszystkim do Centrum Seniora w Opolu przy ulicy Krakowskiej, bądź do Domu Nadziei, który mieści się przy ulicy Książąt Opolskich, wspólnie właśnie z siostrą Aldoną, która zarządza tym domem, organizujemy i myślę sobie, że to są te dwa miejsca, gdzie można uzyskać najwięcej informacji. Czyli drodzy Państwo, pomagajmy, już możemy się zgłaszać, chęć naszej pomocy i jako wolontariusza, czy po prostu przynosić rękawiczki. No i po prostu zapraszamy na 19 do pomocy.